Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mateusz Cześć! Solec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. Ze mną Adaś. No I cześć! w tle dzisiaj będzie z nami Brączek. Cześć, jak to dziwnie brzmi w tle. Dziwnie w tle, ponieważ no, jak wiecie, aktualizacja wyszła do 17 i są tak przeciążone serwery, że Brączek albo pobiera 0 kB na sekundę, albo 500. Także no musimy sobie dzisiaj jakoś poradzić. No i w dzisiejszym odcinku jednak postanowiliśmy, że nie będą to żniwa. Nie będzie to jak na razie wywożenie zboża, bo nie mówię o tym, ale będzie to pewnie O, potem. zbiornik pusty. No bo odpróżniłem, a my mianowicie dzisiaj sobie posprzedajemy troszeczkę nasze stare maszynki, kupimy też nowe, weźmiemy sobie siewnik do Idź po fenda. kukurydzy, już fenda resetuje, wszystko ogólnie resetuje. O, Te, które maszyny jest. sprzedajemy, czekaj, po Tych kolei fenda nie lecimy. sprzedaj. Nie no, fenda gościu, co ty? Case'a, kombajn sprzedajemy, nie? To lecimy. W ogóle nowa jakość kamerki, Jak jak kombajn widzicie. A sprzedajecie się Ej, wszystko? ziomuś. Większość, co? Bolek. Co? Jak z kombajn case'a chcesz sprzedać, jak mi powiedzieć, że mam kosić kukurydzę? No to się ty, to się ten. Zostaw go na razie, nie sprzedawaj go. Tak, no dobra, bo go Jeżeli on jest zresetowałem. przydatny. Aha, To za zajebiście, późno. gratulujemy twojej mądrości. Resetujemy pług. Czekaj, co my tu jeszcze Nie, musisz? Dwa chcesz tego siewniki. sprzedaj mi, to tam obojętne, ale ja bym go, jeżeli on pasuje do tamtej przystawki, to bym go na razie zostawił. Mówisz? No Brączek tak, mówi, że nie ja tak. pasuje. No ale dobra, No ej, to normalnie, grube sprzedajemy, zapasuje. nie? Bo jak dojdzie coś może z kunapaku czy coś, to wtedy Gruber z tego sprzedawaj, mówię ci. z DLC sobie coś weźmiemy. A jak nie, to weźmiemy po prostu wtedy ten duży gruberek. Czekajcie, co my mamy? Beczka do wody zostaje, siewnik zostaje, to też. Małą przystawkę do kukurydzy sprzedajemy. A, no to Ta. musiałem wziąć case'a Adam tam, żebym mógł sprzedać, nie? Jeden i drugi header, wiesz, ten mały do Tak, tak, case'a, tak. bo Nie inaczej wiem, widziałem. niepodobny. Także luz. Jak? To najwyżej go po prostu nie sprzedam się, nim przyjedzie tam później czy coś. Dobra. Pług tu jest, wszystko. To powiem ci konkretne ruszta. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko się nagrywa. Patrz, nowe słuchawki, jednak usłyszał to. No. O, powiem ci, naprawdę jakość dźwięku teraz jest, kurwa, rewelacyjna. Ale my mamy gdzieś na końcu są te maszyny, dobra. Siewnik jest resetowany. Szukamy jeszcze jednego. Masakra, ile tu trzeba przewijać, ludzie. Czekaj, nie był? Nie, tutaj, o, jest ten. Amazonka też jest sprzedawana. Dobra, na razie myślę, że chyba ok. Czekajcie, tak mniej więcej spojrzę. Siewnik jeszcze zielony mały. O, No jo, to jest jo. najważniejsza chyba sprawa, którą byśmy sprzedać już Pług dawniej, bierzemy dawno. też? Pług sprzedałem ten nie, czerwony mały. Ten mały, Zielony no. zostaje. No Zielony zostaje, no także myślę, że jest ok. Czekaj, miałem. On pewnie będzie na samym końcu, znając życie. A, beczkę małą przystawkę sprzedajemy? też. Chyba tak. Dobra. Ale my dzisiaj posprzedajemy. Ty tylko nie zapomnij, tylko beczkę sprzedaj, nie tą od wody. Nie zarobisz. Nie, za tą zieloną. Nie, nie zarobimy za dużo. No, ciekawe, tak właśnie. Bardzo, bardzo dobra. Mnie ciekawi, ile możemy zarobić na tej. Jest, szukamy sobie fędziora. Pociąg. O, dobra. Pociąg? Jesteśmy w fędzie. O, ja pierdzielę. Cały sklep. Ile tu jest maszyn, cały sklep. Dobra. Mi się tam, ale mi się nie chce. Czekajcie, już sobie kręcimy. Podczepiamy. Loki. I odwozimy. Ale będę miał tu roboty. Masakra, taka trochę inna robota, no ale mówię, nie ma Brączka dzisiaj. To jak tak... już w ogóle pisał, żebyśmy naprawili wszystkie maszyny przed sprzedaniem. No ale to teraz ile pieniędzy? Nie, byłem u mechanika to... znajomego. Bardzo, mówił, bardzo nie dużo polecał. Części. Ogólnie Więc nie straszylibyśmy tego. Ja, ostatni co mi. A, case'a sprzedawaliśmy, nie? I nie opłacało się go robić, bo zapłaciliśmy za naprawę 15 tysięcy, a dostaliśmy 5 tysięcy tylko więcej. No, za sprzedaż. No. Także no nieopłacalne to ludzie było. Myśmy 20 tysięcy więcej, a no. Agregat też sprzedajemy, nie? Bo mieliśmy wziąć zamiast niego jakiś tam większy skuna paku, tak, czy agregat, tam. Tak, agregat na pewno. Nad gruberem się zastanawiałem. Nie, nie, ale gruber to kupiłem większy, bo i tak tym małym nie robimy. Ubolek, nie ma internetu. Jak? Czemu? Nie wiem, nie mogę skręcić. To dziwne. Bo nikt nie siedzi na Wi-Fi i ja was dobrze słyszę, nie przerywa. Więc no i znowu się pewnie dzieje to, co było ostatnim razem po aktualizacji. Pamiętacie jak było? To daj mi sekundę, bo ja jechać nie mogę. Jo, spoko. Od ostatniej aktualizacji też masakra. Niby dzisiaj podobno w tej aktualizacji, która tam dzisiaj przyszła, podobno miała być zmieniona optymalizacja, jakiś tam do silnika, wiele poprawek i pełno takich dupereli. Szczerze, moim zdaniem doszły jakieś troszkę większe lagi, jeśli chodzi o menu główne. I też jakoś ta gra, nie wiem, moim zdaniem dobra. Za agregat dostajemy 8 tysięcy, pasuje. Co dalej? Za pług 8 tysięcy, jest dobrze. No to kurde, ładnie wyjdziemy. Brączek liczyć? Trochę, nie, ile 2000, 8 i 8 i 2 to jest 16, 18, no dobra, 18. liczmy 17, bo tam takie końcówki niektóre to nie padnie te. No.
To oni mamy 17 tysięcy przychodów ze sprzedaży maszyn. Dobra, Brączek dzisiaj się to przyda. Już tyle? No już 17 za 3 maszyny. Teraz siewniki, no, które są droższe o wiele. No to mów, a co ty sprzedałeś teraz wtedy? Teraz sprzedałem pług, nie, tak, pług, agregat i gruber. Teraz sprzedaję siewnik jeden, siewnik drugi i 3 siewniki sprzedam. No. Pod rząd. I zobaczymy ile wyjdzie, później sprzedam 2 przystawki i beczkowóz. Także powinno być naprawdę, powiem wam. A kombajn ciągnik? Ciągnik nie wiem, case'a co, sprzedajemy już czy no czekamy tak, na razie? Tak, sprzedaj go na chują nam. No dobra, no to wtedy musimy zakupić jeszcze jeden czy nie? Tylko pamiętaj, żebyś tura zostawił, nie? No bo tura, się no. No to Adaś, ty jesteś już normalnie, czy co? Tak, tak, tak. Powiedz mi, wziąłbyś case'a, nie? Co jest u świń i odczepiłbyś od niego tura gdzieś ładnie, z łyżką tam obok, żeby on se po prostu stał? Aha, dobra, już to, zaraz, sekundeczkę. To możesz to zrób, to będę ci dobra, 20 tysięcy kolejne doliczaj, Brączek. 7. Za co 20 5. tysięcy? Za siewnik. 5? 5? 42. No. Dobra, 8. Dobra, jak będzie 8, przypuśćmy. 50. Case'a na świniach, tak? Co jest? Ile? 50. Tak, case'a na świniach. No, 50. 50. Dobra, jest okej, beczkowóz. Ja cię kręcę, ty. To naprawdę, tam liczyłem około 60 tysięcy chyba, nie? Tak na oko wtedy. Ile beczkowóz? Ciekawie, ile beczkowóz. Dobra, beczkowóz sprzedam i teraz podjedziemy kombajnem. Beczkowóz 10. 60. No i dobra, no to dobra, mamy jeszcze. Odpięte bolek. Dobra, super, to zaraz go zresetuję. Ale mamy dzisiaj, właśnie, o której mogłem zacząć Brączek nagrywać? 4 minuty temu gdzieś? No. Dobra, to weź mi licz czas, weź tak oblicz, teraz mniej więcej tak z 25 minut odcinek bym chciał. Dobra. To która będzie? Wpół do. Wpół do, dobra, do wpół do nagrywamy. Bo nie mam teraz ludzi niestety przy tym pokazanego czasu, ile nagrywam, także trochę lipa z tym. To ładnie. Czekajcie, tu sobie odepnę. Może sobie zminimalizować i sprawdzić. Mogę. Właśnie to jest też fajne, że mogę sobie minimalizować wtedy na chwilę. Muszę, wiecie co, sobie opracować? Jakieś tło ładne, że w razie, gdy czasami będę minimalizował grę jakąś, to wiesz, nie będzie pulpit, czarny ekran czy coś w tym ale stylu. Nie będzie wtedy, to powinno wtedy nie, być jeżeli... taka ścinka w grze. Może być, ale... A no właśnie, tak, dobra, dobrze gadasz. No jak staniesz w miejscu na przykład i sobie zminimalizujesz, musiałbym pulpit podnieść, tak, musiałbym pulpit do jednego miejsca do góry podnieść. No mówię, przyzwyczaiłem się, bo chłopaki no tutaj mieli większe obycie z OBS-em, ponieważ no streamują troszeczkę, no to też inaczej, bo już wiedzą, no mi wczoraj Jarek powytłumaczył troszeczkę, dzisiaj też, no i w miarę to jest mój pierwszy odcinek bez żadnego takiego większego testowania i w ogóle, także no jeżeli się uda i będziecie go oglądać, to możecie być ze mnie dumni, ja z siebie też chyba będę dumny. Dobra, gasimy kombaj, idziemy sprzedać 2 przystawki. To, aha, 10 tysięcy kolejne dolicz? 70. I dobra, 2000, 72 tysiące, jeszcze case. Pozdro 600. Ale też zobaczcie, ile nam spadnie prawdopodobnie koszt dzienny maszyn. No na pewno. To też będzie naprawdę super sprawą, moim zdaniem. Dobra. Jedziemy sobie case'em. W ogóle no też nie wiem jak ludzie jeszcze z dźwiękami. Jak coś, no to piszcie w komentarzach, czy grę troszeczkę podgłośnić, czy też nie. Czy chłopaków podgłośnić. Myślę, że mniej więcej wszystko jest tak chyba okej. Z tego co patrzyłem takich no tych próbnych odcinkach, to jest okej. Dobra, dolicz 12, halo, następne. No. Jest? Ty coś masz, Adam, chyba z internetem, bo to... Nie. Wywaliłem. Wywalił się serwera? Mhm. No to musi być chyba coś u ciebie. Albo przez te aktualizacje. Okay. Nie, na pewno nie, bo już sprawdzałem, ale... Kupujemy ludzie siewnik. Kupujemy siewnik. Niestety to była wina serwera. Jeżeli u ciebie też nikt nie siedzi, no to... Nie, u mnie nikt nie siedzi. Kurde, co ja robię tu? Jak to się przewijało w tą stronę? Myślisz, że wbije do ciebie? Myślę, że jo. Maestro. 121 tysięcy. No jo, jesteśmy zdecydowani. Bierzemy. Jak ja wyczułem, Bolek, że chyba ty dokończysz ten odcinek sam. Czemu? Nie mogę. No to ja nie wiem. Czyli prawdopodobnie, jeżeli teraz wywaliło cię i nie możesz bić, to jest wina aktualizacji serwerów, no, bo serwery nie utrzymują. Właśnie to jest najgorsze, że dużo nie zrobili tą aktualizacją, a no to nie, to jest wina serwerów. To i tak dobrze, że dzisiaj chociaż coś nagramy, bo masakra. Może Brączek, ile jak tam masz Brączek pobierania? Nie pytaj. Nie pytać? Nie. Ty weź, bo ja nawet nie wiem w którym miejscu, no, a bo ty stoi ten samej. Dobra, poczekaj, my sobie ogólnie czekajcie, pokrywę mogę, otwórz pokrywę. Byłem pod końcu pola, więc nie wiadomo gdzie on stoi. Rozumiesz się? Tak. Ej, 2 pokrywy, dobra, jedziemy sobie na farmę to...
Aha, miałem kupić jeszcze ten, nie przypomnieliście mi, obciążnik. Jeden, No bo ja. nam brakuje. Jaki wziąć? Ten największy 2400? Nie. Nie, Z ile? normalny, ponad półtorej tam. Półtorej? Półtorej No to tony. jest ten. Ej, tego nie mamy jeszcze obciążnika. Weź taki No. w miarę Na ładny. naszej serii, wiesz, który wziąłem? Taki, co ma Bartek i Kacper. Beczkę? To jest To jest AQR. najbrzydszy cały. No ale nie mamy takiego jeszcze. Bo wszystkie, Dobra. z wszystkich A takich. te takie łamane. Nie, z piętnastki. Te takie z No, piętnastki, no. to takie łamane, No bo takie jeszcze, pokrzywione, no dziwne. bo takich nie mieliśmy. Mówię, wszystkie mamy już, Mi się wiesz. podobają te najnowsze właśnie, 17, No są ładne tak. są, ale no mówię, jak mamy już cztery takie, to na co nam to? Do No czego? jojo. Dobra, jedziemy. Powiem wam, że siewnik no mega, mega kozacko wygląda. Strasznie duży. No A bardzo to duży. po co ty masz go zapięte? Fendem jadę, bo 180 zapotrzebowania koni, także spokojnie nie wiem, czy jeszcze samej by go nie szarpnął. Trochę dziwnie by wyglądało, ale... Ale szarpnął by go pewnie. Na JCB na pewno No poszarpnie. JCB jak i nasz Fend, to na spokojnie sobie tutaj da radę. Ale fajnie, bo czekajcie, ile my mieliśmy w tym siewniku tym rozkładanym? 6 rzędów, nie? Tak. 6 i 4 w tamtym to jest 10. No a ten ma 12 chyba. Przelić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, czekaj. 5 i 5, 10, 14 ten ma. Nie, 4, 4 i To 4. może jak on to liczy, to Nie, nie bo wiem, czy kurwa, może się o doliczyć. jedno mi się ten. Bo mam go nierozłożonego, to ciężko się liczy. No tak go rozłożysz, to sobie 12, policzysz. 12 mamy. Także jest całkiem spoko. No chociaż fajnie, jakby mi się udało trochę zrobić. Adaś tu mi talerzował troszeczkę. A, znaczy chcieliśmy użyźnić trochę glebę po orce, a że nie mamy agregata, bo właśnie go sprzedaliśmy, to... No tym agregatem to nie wiem, czy byś zrobił chociaż tutaj połowę tego, co Połowę ty tego, zrobiłeś. no. No ale dobra, no cóż, no trochę teraz po DLC też będziemy mieli udogodnień. Pójdziemy trochę w No kuna, fajne maszynki, fajne są. więc... Będzie Fajne są grubo. bardzo Tam będzie siewniki. jakiś agregat, tam będzie agregat. Jest, Też. Tak, jest jest fajny, taka no. talerzówko agregat jakby, ale to naprawdę Bo fajnie wygląda, super więc na mody takie kołach, no. typowe są. Także myślę, że spokojnie powinniśmy sobie coś tam wybrać z tego. Damy radę. Co, 14 Chyba za będzie ile? Za coś. niecały tydzień. Także 14. no, także już następne zakupy Walentynki. będą. Ty, wiecie jaka jest najfajniejsza beka? Że mamy na koncie nadal 230 tysięcy. No To proszę. stary, mamy Serio? kombajn. Mamy na kombajn i jeżeli sprzedamy kiszonkę, mamy na 100% W na ogóle zestawy ludzie nam buraków. pisali, żebyśmy nie kupowali New Holland, tylko Rosel Masza. Nie, na Od pewno Rosel razu? Masza to nie. No to lepiej kupić New Holland, ale kurde, później nie, później co byśmy wymienili New Hollanda za jakiś czas na Rosel Masza najwyżej. No Nie bo, wiem w no sumie. nie wiem, Trzeba no. się zastanowić jeszcze. Nie jestem w farmingu żaden. By tak sprawdził statystyki, mniej więcej porównał wszystko, ile cenowo i wszystko. Szczerze? Mi się Wejdę. Rosselmasz nie podoba. A wejdziesz w bronek? No to wejdź. A, wejdę. Jestem ciekawy. Zobaczyć. Mów, Andrzej, ile tam Mówię, masz mi procent. osobiście się Jestem aż Rosselmasz nie ciekawy. podoba, dlatego ja wolałbym. Pobiera ci to chociaż szybciej trochę, czy nie? Mi? No. Ja nie patrzę. Nie patrzysz aż? No to naprawdę Nie. przepichany, jeszcze ja go od rana pobierałem. Jeszcze ja mam na Steamie, wiesz jak to ze Steamem, pobiera pełną prędkością. No. Mówię, że ta wersja Steamowa Gdybym to nie jest... miał całej pamięci, to pewnie bym grał z wami. Bo po prostu zapomniałem łącz pobierania wcześniej. Ja też zapomniałem, że ty nie masz Steama, bo mówię, w twoim przypadku to by była niecała minuta pobierania. No. Jakbyś miał no normalnie. Dobra, no taki Dobra, na też spokojny żałuję. odcinek Też zrobimy. żałuję, że nie mam Steama też, tak patrzę teraz to. O. Czemu? Bo tak aktualizacje wszystko samo. Samo, nie? Ja stary nawet nie najnowsze. Wiedziałem, że dzisiaj jest aktualizacja. I tak patrzę, kurde, wyszukało mi aktualizację, stary i pobiera, wszystko ładnie, pięknie. Dobra, jeszcze ze dwie palety włożymy. Ale tu ciężko będzie. Czekajcie. No i zaraz godzinny, czekaj, ile? To czyli następny już u mnie godzinny jest? Tak? Dobrze myślę. Mhm. Tak, następny tak. W sobotę. Odcinek to u mnie godzinny. Także no będzie się pewnie coś działo. Myślę, że popracujemy troszeczkę. Pewnie będzie siewy coś i może pomyślę, jeżeli obrobimy się z robotą. Kurde, dziwnie teraz. Zamkła mi się sama klapa lipa, bo otworzyłem i po wysypywaniu ona się zamyka drugi raz. No ale trudno. To mały błąd gry. I jeżeli będziemy mieli robotę wszystko porobioną ładnie z chłopakami, to może obkminie jakiś płot, postawimy sobie wiatę, ułowiec, żeby tą trawę, wiecie, tak fajnie schować w tej wiecie. A jeżeli nie, no to będziemy sobie działać w polu. Dobra, muszę niestety, ale tylko jednym tym od widlaka sobie złapać. Ogólnie to nie, ten, czytaliście jak tu no ta aktualizacja co dała? Wszystko czy nie?
No, no trochę tam dałem. Trochę rzeczy Mogę dała, nie? poczytać Ciekawie. jak chcesz. No, w ogóle, no to jak możesz to wejść właśnie, znajdź to i... Bo też dużo ludzi pewnie jeszcze nie wie, także jak coś to... Jak mi się nie zapomnę, to będziecie mieli link do aktualizacji w opisie. Żebyście mogli sobie pobrać. Chwilę. Aha! Muszę to znaleźć. Ale jaja. Gdzie? U nas na tym. Stary, wielki kosz zasypowy, nie? Jest kurwa na nawóz. A mały kosz zasypowy jest na ten. Jest na stary nasiona, Nasiona. ale lipa Fajnie. totalna, bo ja wsypałem dwa i nie chcę przyjąć, nie? Ja mówię, co jest? Dobra, ja już mam tam całą listę. Masz tą listę? To czytaj, co tam zostało zmienione. Usprawniono kompatybilność z niektórymi podłączeniami kon... Ty, podłączanymi, przepraszam. podłącz kierownicę. Podłączona mam. Aha, nie działa. Ale nie, mi tutaj program kierownica nie działa, więc tym bardziej ją gra nie znajdzie, co nie? Aha. Dalej, przeróżne usprawnienia wysypywania wszystkiego, gdzie się chce. Ciekawe, ciekawe, jak to będzie wyglądać w praktyce. Usprawniona obsługa walców. Jakiś hola, a to no, tych spychów tak zwanych chyba, do ugniatania kieszonki. Muszę cofnąć po obciążnik. To będzie beka, to trzeba sprawdzić. Przeróżne usprawnienia multiplayera, o, i serwerów Kon dedykowanych. To co? konkre To konkretne kurwa. super usprawnienie, że nie mogłem pograć chyba nawet 10 minut. Ale okej. Usprawnienia w grafice oraz funkcjonalności pojazdów. Może fajnie, jakby dodali w nich, nie wiem, chociaż światła na desce, ale mniejsza z tym. Naprawione błędy z taśmociągami. Tu jest To tu nas fajnie. interesująca sprawa jak dla To nas. chyba zaczniemy ich kupować. Może Ale trzeba powinniśmy najpierw to sprawdzić, sprawdzić, trzeba to sprawdzić, bo ja nie czy chcę serwera wywali, czy robić od nie. nowa. No tak, to pewne. Drobne poprawki w lokalizacjach, czyli w wersjach językowych. Dalej, usprawnione wczytywanie starszych zapisów gry. A, A no to to nie. widzieliśmy. A to te tak, no to znaczki nie. zapytania, tak, bardzo fajna sprawa. To jest super. Że wiadomo, pod które co Żeby nie wrzucam. usunąć bez przypadek czy coś. Usprawniona obsługa silosów bunkrowych? Nie ma Mamy takich coś chyba. takiego jak silosy bunkrowe? Chyba, że... Dziwne. Chyba, że to wiaty. O No to chodzi. bunkrów, hej, bunkrów nie ma, ale i tak jest Chyba, że zajebiście. wiaty. To o to im Nie wiem, chodzi, w nie sensie, że wiem, nie wiesz. wiem. No bo to Ej. też nie rozkminia tego. Dziwne, dziwne. Dalej, poprawki przeróżnych mniejszych błędów. No to tak, to No, na pewno. na pewno wywalanie serwera. Przeróżne te mniejsze błędy. Też naprawiono błędy ze zwierzętami. Ciekawe co im tam było. Pewnie tam jak wchodziła jedna w drugą, czy trzecia w Nie, po prostu czwartą. umierają częściej i tyle. Albo się przewracają. Przeróżne usprawnienia interfejsu. Oraz optymalizacja silnika. O, widzisz, to Ale ciekawe. zajebisty siebie. O, a ciekawe, gdzie naprawili błędy z mapą? W sensie, To że... pewnie to, że na przykład już w tym momencie, w tym patchu nie da się sprzedać, może Dobra, na strychu. chłopaki. Aha. Chłopaki, tak wam teraz powiem, że Że? po analizie głębszej 30 tysięcy header do Rosselmasza, a sam Rosselmasz kosztuje 214, więc to jest droższy. Nie, nie, nie. 30, ale powiem wam, że 1,5 metry header większy, nie? No to powiedzie header, to zobacz, czy nie jest porównywalnie czasami taki sam jak do Maseja. No to 60 cm mniejszy. Oho. To To szczerze nie nie, jest ja bym, nie centymetr. wiem, moim zdaniem, no co, robimy ankietę? Nie wiem, Tylko bo ja znam. bym, Jak chcecie, tylko że Michał. ludzie pewnie wybiorą Rosselmasza, żebyśmy mieli dużego, a my chcieliśmy przetestować sobie No. kurczę wszystkie, no znaczy, Tam od razu od będziemy zera mieli tak chcemy iść po dwa te, kolei, to. od razu byśmy mieli dwa duże, trochę przypał, no nie wiem. Nie, zobaczymy jeszcze. Nie, w ogóle mi się nie podoba ten rozmiar trochę. No, No mi ten, no, mi Rosselmasz w ogóle ja się bym nigdy nie Nicholanda podobał. właśnie wziął, bo no naprawdę, nie to, że jest ładny, to jest mniejszy i mówię, byśmy później po nim mogli dopiero następny jakiś kombaj, tak, kupić, tym bardziej, że mówię, no przystawka czy coś. Już we dwóch będzie można sobie fajnie podziałać. O Teraz zobacz, jak kurde, ten. powiem wam jedno, nie? Już lepiej się sieje kukurydzę, nie? Niż zwykłą, niż zboże. Ty, ile w zbożu można jeździć z tym z Weinderstata? Czekaj, Brączek? bo kupuję Holanda trochę. A no właśnie, weź też jak może to se kup i zobacz jak właśnie to wygląda. Ale New Holland jest ładny. Ty, przypomnijcie mi, że jak będziemy kupować New Holanda, nie? Żebym teksturę zmienił. Bo ja do moc, jak jeszcze nie było, jak coś tam do cynka potrzebowałem. A, jak na początku mi Jarek zmieniał tekstury, to właśnie New Hollanda oryginalnego podmienił. Ja mam trochę go w innych teksturach. To nieźle. Nie, no moim zdaniem New Holland jest ładny. Ładny No, jest. no to dla mnie, no,
Nie, ja tam... Ja w te... Holanden i... Ja się tak dziwię? Wiecie, co się dziwię? Co? Mhm. My, kurwa, zamiast maskiny kupiliśmy tego, nie Holanda najpierw. No ale nam był wtedy, no nie, ja nie żałuję, bo byśmy się naprawdę narobili jak cholera. Czekaj. No, czemu od razu taki duży kubra kupiliśmy zamiast małego? O Boże, kurwa, Adam zgub... Boże, gdzie Adam wjechałeś? Nie wiem, ja ci nie pomogę. No ja też ci nie pomogę. Wiesz, gdzie poszłeś? Na wprost, stary, na drzewie się zatrzymałeś. No fajnie, no fajnie. Czekaj, ja muszę cieszę. Złożyć talerzówkę, bo ja nie dam rady stąd wyjechać. To niezły to niezły odcinek, wam powiem. Nie, ale chyba lepiej nie Holanda kupować. No ja też jestem za tym. Moim zdaniem. Dobra, jedziemy sobie, potalerzujemy sobie kawałek, żebym mógł sobie troszeczkę jeszcze posiać. Także no mówię, na razie musimy talerzówką uprawiać, ale niebawem mówię. Będzie, mam nadzieję, jakiś agregat fajny z tego dodatku. Dobra, radę. Czemu kurwa nie robi ta talerzówka? A, serio? Robi, dobra, nie. Wrzuciłem już na kanał 1111. A dopiero co 1000 miałeś? Nie, no właśnie, nie? Nie, teraz tak pasuje. Ty, tylko zobacz samych odcinków z tego. Z... Od zera do farmera wrzuciłeś ze 40. No tak, no. Jak no 30, by, no. 30 1111 jest, no. Mekka, mekka. Także no, naprawdę... Fajnie, nie? Same jedyneczki. 1111, ja pierdzielę, ile to jest filmów, ile to jest godzin siedzenia, renderowania, no, no. Wrzucania. Tylu lat. YouTube nie jest łatwy. Ja mam nadzieję, że teraz mi się polepszy poprzez ten program. Dzisiaj już będę to wiedział, po odcinku. No, od razu będziesz wiedział. Jeszcze nowy program do renderowania wezmę i zobaczę. Zobaczę, jak Camtasia sobie poradzi. Wyrenderuję ogólnie, tak dla własnej wiedzy, żeby sprawdzić. Wyrenderuję w dwóch, trzech programach i raz dam bez renderowania z samym konwertowaniem. Także też zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Tam i ocenicie też. Ogólnie ten program do nagrywania, ten XSplit, nie? Wiesz, jaką ma zajebistą sprawę, że możesz edytować go sam, nie? Na przykład możesz uciąć początki, możesz wyciąć jakąś lukę, nie? I normalnie no zapisać i wiesz, i on jest tak jakby normalny plik, nie? Nie musisz do żadnego tam Camtasia, Vegasa czy innego programu wrzucać tego. No my jeszcze chwilę tutaj sobie potalerzujemy i posieję i będziemy kończyć ten odcinek też, żebym sprawdził mniej więcej, bo tak najczęściej 25-minutowe mam te odcinki na kanale, a tym bardziej bez chłopaków, no to też, żeby wam się to nie znudziło. Trochę lipa wyszła, no ale no mówię, no tak to byście nie mieli odcinka, no jutro byście nie mieli niestety od zera do farmera, a już mamy tak z chłopakami wyliczone, że... Żebyście w sobotę mieli kolejny godzinny odcinek, tak? Także mówię, no na gwałt, tak, że tak powiem. Musieliśmy to nie zły gwałt. Musieliśmy ten odcinek tutaj. Ty już to zgwałcisz. Tutaj robi, także ty. Nie no, ale na te, wiesz co, kupujemy już na te żniwa, jak zostały nam tylko dwa pola do koszenia New Holanda? Chyba nie. Chyba lepiej kupmy może ten. Na buraki, nie? Sprzęt? No. Bo nie no, zresztą musimy jedne i drugie, bo nie mamy w tym sezonie buraków, także no to tam... Nie, to jednak wyjdzie, że New Holland będzie pierwszy mimo wszystko. Bo przecież żniwa będą szybciej niż buraki pewnie. Także no na spokojnie, spokojnie no, musimy sprzedać kiszonki. Trzeba tak zrobić, żeby teraz kupić kombajn, potem kupić te kombajn do buraków i kupić jeszcze pole jakieś jedno, nie? Ty, przerwę ci Brączek, ile wyjdzie się na cały New Holland? Równe 200? Nie jesteś już grzebem, nie? 176 kombajn i chyba 27 header. Około 200 tysięcy. No to wózek jeszcze, no to około 200 tysięcy, zostanie nam 30, do tego jest do wywożenia soja. Kurde, nawet soi sobie dzisiaj nie wywiozę. Także dobra, wywieziemy sobie. No dużo żeśmy stracili. No dużo straciliśmy, bo niestety. Tu miało być skoszone całe pole soi. Przy okazji miało być jeszcze fajnie ten. Fajnie miał być wywóz właśnie tej soi. Skoszona miała być, Adaś miał już później jęczmień jeszcze kosić. Ja mówię, ja bym tu zdążył spokojnie pewnie posiać. Także spoczko. Okej, okay. Ja sobie dojeżdżam w tą stronę, obsieję to co ile mam, nie będę tego całego pola siał, skończymy sobie w kolejnym odcineczku. A ja akurat będę miał z tego taki testowy, może to i lepiej. Bo jak się coś nie uda, albo jakaś będzie słaba jakość, to chociaż za dużo nie stracimy. No tak powiem. Praktycznie no jak Brączek wejdziesz na serwer, to nic się zmieniło, oprócz tego, że zniknęło nam kilka maszyn z podwórka i pół pola będzie zasianego i tyle. Bo ani nie chcieliśmy... I pół pola skoszonego. No nie, nic nie skosiliśmy na tym odcinku, także no tyle tak, co... ale tam jest pół pola no ale no tyle co skończyliśmy w poprzednim, tak. On nie wiem, czy widział.
Zawsze co? On się był pijany pod koniec chyba wczoraj się godziny. A, no ja, ja. To mi się wydaje, że pod wpływem chyba tam, nie? Nie, 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 nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji? No, no, no nie wiem, chyba odpalił. Zgasimy sobie go, tak, bo paliwo to teraz drogie, poszło wszystko w górę. Dobra. Poszło. Nawet trzeba potankować jeszcze sprzęty. No ja potankowałem, ale już teraz widzę, co chwilę trzeba tankować. Masakra, tyle się już robi, że... Naprawdę jest tego sporo. No ja trzeba jednego razu się przejechać. A nie, przecież mamy na przejechanie. Mamy swój dystrybutor. Andrę. Dobra. A tam, tam jest w tym dystrybutorze coś patrzeć? Tam, jo, tam jest doprowadzony stary normalnie wodopój cały. Gaz. Gaz. Jak mamy na gaz tego fenda. Czasami trochę przerywa od rana, ale później jak się rozgrzeje, to już ciśnie. Czasami nawet jak Adam orał, to nie wiedział, czy to jakieś tam skały rwało, czy gaz mu przerywał. Najgorzej mówię, pod obciążeniem. A tak to ogólnie wszystko jest okej. Okay. No ładnie. Nie, ale powiem, nie, no, chyba kurde, no najlepszy siernik w grze, nie? Moim zdaniem, bo 15 takiego nie było, nie? A on tu przezajebiście wygląda, jest mega duży, nie? No to teraz sianie kukurydzy to jest moment. Dobrze, że mamy 2T, bo teraz będziemy mogli sobie w 3 osoby robić siewy. Tamci we dwójkę będziemy mogli siać, tamtymi dwoma. No. I tutaj tym jednym, i ten jeden spokojnie zasieje tyle, co tamtymi dwoma. Myślisz? No bo jest o 3 metry szerszy chyba. Bole. No tak. No, co tam, mordo? Patrzyłeś bynajmniej swój odcinek z amerykańskiego gospodarstwa? No, ile tam jest 6 tysięcy łapy? No, no nie masz tam 29 tysięcy wyświetleń. Aha. A ile on ma godzin? 3. Aha. A ile ma łapek? 4000. A jak ja powiedziałem, że dzisiaj Jarkowi tak mówi, jak 4000 ludzi dzisiaj wybiją, to możecie się szykować na bizony, bo oni w ciągu tych 2 dni to na pewno wypiją. No to będzie palić bizona. Nie wiesz. Zapraszam was na amerykański odcinek, bo tam zrobiliśmy challenge. Jarek wymyślił ten challenge. Jeżeli u mnie będzie 7000 łapek, a u chłopaka, u Freaka, u Jarka po 2000, to wtedy robimy sobie pole 200 tysięcy hektarów bizonami, kurwa. Więc pozdrawiam, pozdrawiam. Nie 200 tysięcy, bo co ja powiedziałem, 200 tysięcy, 200 tysięcy, no. Ja na pewno nie będę grał. Czemu? No bo nie będę tylko osił. Nie rozpytuję, że pójdę. No spokojnie na cały serwer pomieścić, także. Sasza dzwonił i mówił, że ma paliwo do bizona dla siebie. Ja chyba tam Jarkowi nawet ten komentarz serduszko dałem. Serduszko, tak. Ja nie wierzę, nie. No Ameryka. To ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Kiedy Sasza? Nie, Sasza dzwonił? Ta Sasza dzwonił, jo. Że stary Sasza. 14 cystern już przygotował, stary. A my na serio będziemy musieli tam cysterny postawić. Przecież tam każdy odcinek nagra na spokojnie, jakby chciał. Leci Sasza suchą Soszą. Sakra. To ja tam zrobię. Ja nie chcę. Ja teraz tak patrzę, co nie. Że co? Ja nie sprawdziłem, bo a ile jest na unboxingu? Bo ja teraz od razu wydałem i poszedłem. No myślę, że nie za dużo. 2000 tysięcy. No to dużo jest. 10 tysięcy wyświetleń. Po 2200 łapek w górę, no. W ile w godzinę? Nawet nie pewnie. No godzinę. No to ładnie. To naprawdę jest dużo. Widać, że wam się podobają takie rzeczy nowe, bo dzisiaj praktycznie trzy rzeczy nowe wbiły na kanał, no bo wbiło DLC, no to takie dość niespotykane, bo to mówię, takie jednorazowe, że tak powiem. Przez ten tydzień będzie kilka takich pewnie odcinków. I co? Wbiła nowa seria, no i wbił unboxing. Następny unboxing myślę, że za tydzień i też jeszcze prezentacja pokoju, także no naprawdę będzie leciało, a ja w tym odcinku z wami będę już żegnał. Myślę, że udany zakup, myślę, że udana sprzedaż. Szkoda, że nie z chłopakami, ale ważne, że się udało nagrać jakiś dla was odcineczek. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, miejmy nadzieję, że go zobaczycie. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Elu.